Jednym z ważnych mechanizmów, które obserwujemy gołym okiem, świadczących o tempie procesu starzenia, są zmiany dotyczące skóry. Skóra jest ważną tkanką, ważną barierą oddzielającą organizm człowieka od środowiska zewnętrznego. Jest takim lustrem procesów, które przebiegają wewnątrz naszego organizmu. Jednym z podstawowych mechanizmów prowadzących do zmian widocznych gołym okiem w postaci zmarszczek, przebarwień brust na naszej twarzy, na całym organizmie, jest proces, który nazywamy utratą proteostazy, czyli nagromadzeniem określonych struktur białkowych, które nie ulegają recyklingowi i prowadzą do właśnie takich, a nie innych zmian. Wodór jest tym modulatorem, który zwiększa elastyczność skóry, zmniejsza ilość przebarwień w mechanizmie regulującym właśnie zaburzone mechanizmy proteostazy.